Sportki, witam ponownie na moim kanale, jestem Klau. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. A jeśli wróciliście, witam, hej, cześć i dzień dobry. Witam w 27 dniu zadania. A jak nie wiecie jakiego zadania, na dole wszystko będzie podlinkowane. Dzisiaj będziemy sobie mówić o czymś ciężkim. Na początku stresującym, ale bardzo pomocnym. Mianowicie o sztuce odpuszczania. I ja wiem, że nam bardzo często jest odpuścić, szczególnie jeśli jest się osobą upartą i osobą, że jeśli coś sobie założycie, to koniecznie musicie to zrobić. Jeśli założycie sobie daną rzecz, to chcecie ją wykonać. Czasem niestety życie toczy się inaczej i nie możemy danej rzeczy zrealizować, nie możemy danej rzeczy zrobić i trzeba odpuścić. Tyczy się też to odpuszczania, kiedy nie macie już siły, kiedy jesteście zmęczeni, kiedy nie macie ochoty. Zaraz przejdziemy do tych wszystkich różnych sekcji uczenia się odpuszczać. Ja, słuchajcie, jestem w trakcie czytania bardzo spoko książki. Subtelnie mówię fak. Sprzeczna z logiką metoda na szczęśliwe życie. Marka Mansona. Jeśli znacie jakieś podobne książki fajne, ogólnie o samorozwoju, to chętnie, chętnie je poznam, także zostawcie link na dole. Taka sztuka odpuszczania ma kilka kategorii i u mnie dzieli się to na odpuszczanie w życiu prywatnym, na odpuszczanie w życiu biznesowym, czyli na odpuszczanie w pracy oraz na odpuszczaniu samej sobie. I słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, dajcie mi znać w komentarzach, jak myślicie, w której z tych kategorii najgorzej mi idzie. Czy jeśli chodzi o odpuszczanie w życiu osobistym, czy jeśli chodzi o odpuszczanie w takiej sferze kariery, czy jeśli chodzi o odpuszczanie samej sobie. Słuchajcie, trochę zmieniłam się, bo mam wrażenie, że przez to, że mam tą ciemną bluzę na sobie, w ogóle mi nie było widać. Ale słuchajcie, kontynuując. Mi najgorzej idzie odpuszczanie samej sobie. Ja nie potrafię sama sobie odpuszczać, nie potrafię odpocząć czasem, nawet bardzo często Julka się ze mną, szczególnie z moją mamą, zgodzą. Ja bardzo dużo od siebie wymagam i bardzo ciężko jest mi odpuścić któreś z moich postanowionych celów, albo któreś z moich obowiązków, albo z którejś z moich założeń. Bardzo często też mam wrażenie, że robię za mało, że robię niewystarczająco i nie umiem odpuścić sama sobie, nie umiem wziąć oddechu i przystopować. I to jest coś, z czym ja walczę i z czym się zmagam. I mi najłatwiej idzie odpuszczanie w życiu osobistym i niestety mam wrażenie, że robię to aż za łatwo i sporej ilości ludzi w moim życiu odpuściłam rzeczy, których może i nie powinnam odpuszczać, natomiast taki już mam charakter. Niektórzy, słuchajcie, to wykorzystują, natomiast nauczyłam się już takich ludzi odróżniać i weryfikować takie znajomości. Ja jestem ogólnie, słuchajcie, osobą, która reaguje emocjami. Jeśli coś mnie irytuje, to irytuje mnie bardzo. Jeśli coś mnie smuci, to smuci mnie bardzo. Jeśli coś mnie bawi, bawi mnie bardzo. I jeśli mnie uszczęśliwia, to też uszczęśliwia mnie bardzo. Jestem po prostu osobą, która bardzo łatwo jakby daje się kontrolować swoim emocjom i to jest rzecz niezbyt dobra. Natomiast mam to po mamusi. Także no cóż. O wiele łatwiej jest, gdy nauczycie się odpuszczać. I nie trzeba od razu odpuszczać dużych rzeczy, tak jak na przykład to, że przez 3 tygodnie robicie po 4 godziny nadgodzin i nic szefowi nie powiecie. Nie. Zacznijcie od małych rzeczy, od odpuszczania sobie i dania sobie na przykład jednego dnia wolnego, w którym nie musicie robić nic. Odpuśćcie znajomej, że odwołała spotkanie w ostatniej chwili. Zacznijcie od odpuszczania takich małych rzeczy, żeby przyzwyczaić się do tego, jak po prostu puścić coś. Ja pamiętam, nie wiem, czy duża część z was oglądała The Big Bang Theory, ale jeśli tak, to na pewno pamiętacie ten odcinek, w którym Penny stara się uczyć Sheldona właśnie odpuszczania, takiego, wiecie, nie łapania za dane rzeczy, nie przyczepiania się do danych rzeczy. I obrazowała to tym, żeby wyobrazić sobie, że trzymacie długopis
i ten długopis puszczacie. I Sheldon nie był w stanie tego zrobić, bo wyobraził sobie, że to jest jego ulubiony, ukochany długopis, który on musi mieć. I to jest właśnie coś, co my moim zdaniem jako ludzie bardzo często robimy, że wynajdujemy, wynajdujemy sobie wymówki, a raczej takie małe powody, dlaczego nie możemy odpuścić. Weźmy za przykład odpuszczanie tego, że ktoś spóźnił się 20 minut. A my sobie myślimy, Boże, ja tu czekam od 20 minut, zmarnowałam te 20 minut, mogłam robić coś innego. Jezu, przecież ten ktoś mógł napisać SMS-a, albo w ogóle to mógł się ogarnąć szybciej i wyjść z domu. Po co? Ja sama dałam ten przykład dlatego, że nienawidzę, jak ktoś się spóźnia. Ja nienawidzę się spóźniać, natomiast jak już mleko się rozlało, to się rozlało. Jeśli ktoś się spóźnił, to się spóźnił. I zamiast denerwować się i irytować i naskakiwać na tą osobę, to po prostu powiedzmy jej wprost, żeby następnym razem tego nie robiła i poprośmy ją, żeby szanowała nasz i swój czas. Natomiast nie ma sensu tracić energii i tracić czasu na to, co już się zdarzyło i na to, na co my nie mamy wpływu. Będziemy się wtedy skupiać na negatywach i na rzeczach, które będą wysysać z nas energię. Większość z tych rzeczy nie będzie dla was miała znaczenia za kilka dni. Niektóre rzeczy nie będą miały dla was znaczenia za kilka godzin, za kilka miesięcy, za rok, nawet nie będziecie pamiętać o takiej sytuacji. I wydaje mi się, że takie ułożenie sobie danej rzeczy perspektywy jest bardzo pomocne, bo jeśli nie będziecie czegoś pamiętać za miesiąc albo za rok, to po co sobie szarpać i tracić nerwy na tej rzeczy dzisiaj? Zamiast odpuścić już dzisiaj i zaoszczędzić trochę czasu. Jakby większa część z nas nauczyła się właśnie takiego odpuszczania, to życie byłoby o wiele łatwiejsze. Dajcie mi znać, z czym macie największy problem, jeśli chodzi o odpuszczanie. Czy pracujecie nad tym? Czy uważacie, że to jest po prostu wasza cecha charakteru, że nie potraficie odpuszczać i tak już macie? Czy te moje małe wskazówki wam się w ogóle sprawdziły? Bo jak zawsze na takich pogadankowych filmikach ja nie jestem pewna, bo to działa u mnie, ale... Ja mogę mieć tylko nadzieję, że zadziała u was, nie mam niestety pewności. Ale jeśli film wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Ja dziękuję bardzo serdecznie i widzimy się już jutro.